Zbliżają się wakacje. Gdzie wybiera się młodzież na letni wypoczynek? Oto spytaliśmy uczniów kompleksu edukacyjnego w Lubaniu. Gdzie się wybierasz w roku na wakacje? Najprawdopodobniej wyjeżdżam za granicę. Niemcy, Irlandia. Tak najprawdopodobniej, lecz wszystko może ulec zmianie. A co tam będziesz robił? Przeważnie do pracy będę wyjeżdżał, ale też chcę odpocząć. Przez jeden miesiąc popracować. Nad Bałtyk. Ja myślałem tak koło brzegu. Podoba się nad Polskim Morzem? Nad fajnie jest, no. Ciepło dzisiaj. Że będzie ciepło, to fajnie. No. Nie wiem. Do Włoch. Co tam będziesz robiła? Pływała, opalała się, imprezowała. A też jakieś zwiedzanie wchodzi w rachubę? Oczywiście. A co chcesz zobaczyć? Na przykład kościół Santa Maria. Ja zostaję ogólnie w domu. Nigdzie byś wyjeżdżał? Nie, nigdzie. Nie zamierzam bynajmniej wyjeżdżać obecnie. Ja osobiście jadę na dwutygodniowy obóz ZHP Lubań. Dobrze, że nad morze. Co tam wychodzi? No, to jest obóz taki rekreacyjny. Tak, jest, są trzy turnusy. Ogólnie taki wypoczynkowy to jest obóz. A byłeś już tam wcześniej? Byłem 2 lata temu. Było bardzo fajnie. Hiszpania albo nad morze Polskie. Zobaczymy. Ustroń, Morski lub Ustka. A jak sądzisz, gdzie właśnie, które miejscowości nad Bałtykiem są takie najbardziej atrakcyjne? Najbardziej atrakcyjne? Mi się wydaje, że w rejonach Międzywodzia, Międzyzdrojów i gdzieś w stronę Gdańska. Od Ustki do strony Gdańska. Tam ładne plaże i takie w miarę czyste. Gdzie się wybierasz w tym roku na wakacje? W tym roku raczej zostaję w Lubaniu. A jak ktoś, to najwyżej na morze pojadę. Co byś robił? Czyli no, głównie imprezował. W tym roku zamierzam pojechać do Hiszpanii, na obóz jadę, także za granicą spędzam wakacje. Nad Polskie Morze w tym roku. A co do najbardziej interesujących, to Trójmiasto, raczej to. A skupiał się będziesz tylko na wypoczywaniu takim biernym, czyli plaży, czy też zwiedzaniu? Aktywnym bardziej. To mało będzie miało z wypoczynkiem, ale bardziej aktywnie. Gdzie się wybieracie na wakacje? Ja myślę o tym, żeby pojechać nad morze, ale nasze polskie. Czyli żadna zagranica, tylko... Nie, stawiam na polskie morze, tak. Ja wybieram się na Bożkowice, na Domki z koleżanką. Co tam byś robiła? Odpoczywała. Na obóz i nad morze ze znajomymi. A na obóz gdzie? Do Sulejowa, na wolontariat. Co tam byś robiła? Pomagała opiekunom opiekować się dziećmi. A dużo tych dzieci będzie? 80. W nowych okolicznościach musieliśmy się dostosować do nowego, zupełnie nieznanego nam trybu pracy. Wszystko się zmieniło. Nie jest nam łatwo, ale robimy, co możemy. Nie poddajemy się, bo wierzymy, że to się niedługo skończy. Ja się zaszczepię, abyśmy w końcu mogli normalnie pracować. A ty? Jaki masz powód, żeby się zaszczepić?